Siema wszystkim, z tej strony Soul, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić naprawdę dużo ilości expa. Więc jeden słuchcie zrobi, dajemy sobie oczywiście szukaj, wpisujemy sobie kod 5890, następnie 0079, na samym końcu 0647. Oczywiście wybieramy sobie pierwszą mapkę po lewej stronie. Pamiętajcie, żeby było tutaj XP, ponieważ jeżeli tego nie będzie, tego expa nie doceniecie, dajcie sobie wybierz. Pamiętajcie, żeby gra była prywatna, dajmy sobie graj, szybko wchodzimy do sklepu, wpisujemy kod Soul. Jeżeli to zrobicie, naprawdę bardzo wam dziękuję. I teraz po prostu ogłaszam wam konkurs, czyli oczywiście na 1000 pałdolców. I jedyne co musicie zrobić, to oczywiście wpisujemy sobie ten kod w sklepie Souli, piszecie w komentarzu, dlaczego to wy powinniście wygrać i swój nick, oraz oczywiście musicie stawić suba i łapkę w górę. Jeżeli piszecie ten kod także Souli, to wtedy możecie wziąć udział, no i po prostu oczywiście będzie to sprawdzane i wyniki będą na 3 kwietnia. Także zapraszam was do brania udziału i po prostu już zaczynamy. Jeżeli was załadowało tutaj, to powinien wam się jeszcze taki ekran odpalić, a jeżeli się nie odpalił, to nawet lepiej. Więc wchodzimy sobie tutaj i oczywiście musimy po pierwsze zrobić sobie jedną najważniejszą rzecz, która tutaj zależy od całego tego tutaj naszego cyklu, czy dostaniemy właśnie to expo, czy nie. Więc wbijamy sobie tutaj pierwsza podłoga, druga podłoga, w tym miejscu klikamy sobie E, dostaniemy teraz taką lamę, musimy sobie ją wziąć i teraz jeżeli mamy ją na plecach, to musimy podejść dokładnie tam, do tej takiej wieży lodowej, jeżeli można tak ją nazwać, i tu klikamy sobie Secret Room, klikamy sobie E, no i teraz musimy poczekać, aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli czas to się skończył, to oczywiście wbijamy, robimy sobie tutaj przycisk, czyli klikamy na nim E. Jeżeli kliknęliście, to po prostu się odwracamy i teraz musimy pójść sobie do innych punktów. Teraz musimy pójść sobie na lewy coin, czyli dokładnie ten od Powers, i idziemy sobie tam do końca, tymi oczywiście podłogami. I w tym miejscu będzie przycisk, klikamy sobie E i za niego zaczniemy dostawać pierwsze większe ilości expa. Teraz sobie stąd wychodzimy i musimy sobie pójść teraz do kolejnego miejsca i mamy tutaj taki shop i od lewej strony tego shopa musimy podejść i w tym miejscu musimy zbudować sobie jakby rampy, same rampy, i w tym miejscu także do samej góry. I w tym miejscu będzie przycisk, klikamy sobie E i teraz nas przeteleportuje dokładnie do takiego miejsca i musimy sobie się udać do tej fontanny po prawej stronie. Dokładnie tutaj idziemy i musimy tu zbudować rampę i na samą górę. Także tutaj będą jakieś 4 rampy i tu jest kolejny przycisk. Klikamy sobie E i teraz musimy sobie jeszcze raz wrócić do tego miejsca, czyli dokładnie wracamy tam na tę rampę, przy której byliśmy. I klikamy sobie tutaj E. I teraz musimy pójść do tej najwyższej wieży po lewej stronie i tutaj musimy się dostać do tego okna. Czyli po prostu się do niego budujemy, bądź jeżeli macie grappler, to sobie tam po prostu wchodzimy. I tutaj musimy sobie zbudować podłogę, ale nie zróbcie tak jak ja. Wbijamy tu, schodzimy na sam dół, tu będzie kominek i na nim klikamy sobie E. I teraz musimy się udać jeszcze do ostatniego miejsca, czyli mamy tutaj guns i musimy tutaj dojść do tego stolika, który dokładnie stoi na samym środku tego pomieszczenia. Na nim będzie przycisk, klikamy sobie E i teraz musimy sobie dostać się do tego igla po lewej stronie. Musimy sobie wejść tutaj na samą górę na daszki. I w tym miejscu musimy kliknąć sobie E i za niego zaczniemy dostawać expa. Dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Życzę wam miłego expa. No i widzimy się już jutro o godzinie 15 w kolejnym filmie. Siemanko!